Polsce rocznie popełnia samobójstwo około 300 nastolatków. To 6 autokarów pełnych dzieci. Przyczyną wielu z nich jest agresja w szkole. Samobójstwa popełniają młodzi ludzie między 14 a 19 rokiem życia. Najczęściej są to chłopcy. Są ze mną Mirosława Kątna i Jan Wróbel. Dzień dobry, witam państwa. Jeśli państwo pozwolą, to wcześniej apel i prośba do naszych widzów na adres kontakt@światsiekręci.tv. Piszcie do nas, żeby podzielić się ważnymi historiami, takimi jak ta od gimnazjalisty. Chciałbym, aby w jednym z odcinków podkreślić jedną kwestię. Kwestię samobójstw nastolatków. A więc chodzi mi tu o przypadki, kiedy dziecko jest dręczone w szkole. Tutaj należałoby nakreślić, że nauczyciele wiedzą, co się dzieje, ale nie reagują. Sam jestem takim przypadkiem. W drugiej klasie gimnazjalnej zaczęło się prawdziwe piekło. Cała klasa zaczęła mi dokuczać. Była to połowa drugiego semestru, więc do końca jakoś dałem radę. Jednak gdy w trzeciej klasie nic się nie zmieniło, a i było jeszcze gorzej, dostałem kulką ze sreberka w oko od kolegi. Oczywiście pani wychowawczyni tylko zwróciła mu uwagę, więc na kilka dni był spokój. I za te 2-3 dni znowu się zaczęło. W końcu nie wytrzymałem. Przestałem chodzić do szkoły, bo się bałem. A wychowawca chciała mnie na siłę do szkoły zaciągnąć, nie biorąc pod uwagę mojego stanu zdrowia. Obecnie mam zdiagnozowaną fobię szkolną i uczę się indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w klasie. A dzisiaj zostałem nazwany lumpem przez kolegów z klasy, których niestety musiałem minąć. Ja jakoś dałem radę, choć niejednokrotnie myślałem o samobójstwie. To jest poruszający list, który przyszedł do nas od młodego chłopaka. Skąd ta agresja w szkole? Skąd tyle brutalnego świata? Proszę państwa, my nagradzamy agresję. My produkujemy niejako modę na twardzieli. Młodzi ludzie chcą być twardzi. Mówię to oczywiście z pewnym smutkiem. Ale my to znaczy kto? My, świat dorosłych. Proszę państwa, żadne dziecko się nie rodzi ani złe, ani podłe, ani bandyckie, ani z jakimiś genami, prawda? Żaden człowiek, tak. Ale mówię, żadne małe dziecko nie przychodzi na świat. To znaczy, że to jest znak czasów? Tak. My dorośli psujemy dzieci. My rodzice, my nauczyciele, my media, my społeczeństwo. My daliśmy dzieciom tę straszną broń do ręki. I technologia. Jaką jest technologia, jaką jest właśnie promowanie bycia twardzielem, zarówno wśród chłopców, jak i wśród dziewczynek. To jest coś, za czym my nie nadążamy. My dorośli, rodzice, którzy zasłaniają się brakiem czasu, którzy mówią, że przecież wszystko daliśmy. Przecież to takie grzeczne dziecko, które siedzi przed komputerem. Ja dałem więcej niż mnie kiedyś. Dokładnie. Ofiarowano. Ale nie, nie dałem siebie. Błędy przeszłości, no, nie tak. Dałem siebie. To jest jakby pierwszy grzech, pierwszy błąd. Bo nie daje, rodzic nie daje swojego czasu, nie daje swojej empatii, nie daje swojego zainteresowania. Przychodzi czas przedszkolny, czas szkolny, kiedy promujemy rywalizację między tymi dziećmi. Nagradzamy tych silnych, nagradzamy tych zwycięzców, tych pierwszych. A co z tym gapą, z tym ostatnim? Zostawiamy go bardzo często. Nie troszczymy się o niego, bo program edukacyjny dominuje jakby działanie czy zainteresowanie nauczyciela. A potem wchodzą w świat dorosłych. Zaczynają mieć swoje dzieci. I czy aby na pewno wiedzą, jak być dobrym rodzicem? Obawiam się, że nie. My oczywiście dzisiaj nie podamy prostej recepty, oczywiście, żeby uleczyć to zjawisko, bo jej nie ma. Ale zapytam nauczyciela, jak przetrwać w szkole, mówię tutaj od strony ucznia, żeby nie zwariować, ale żeby nie popełnić samobójstwa, bo o samobójstwie tutaj była mowa. Ja zacznę od tego, że oczywiście nie znam tej kwestii dobrze, więc tutaj bardzo łatwo o pomyłkę, ale chcę po prostu podziękować temu chłopakowi, że podzielił się swoim bólem ze światem dorosłych, bo to jest bardzo trudne. To znaczy, różnie to mają ludzie w różnym wieku, ale na ogół tacy młodzi nastolatkowie są jak najbardziej zamknięci w sobie w takim aspekcie, żeby nie mówić dorosłym o rzeczach, które dorosłych zdenerwują, być może spowodują w umyśle tego nastolatka jeszcze złość dorosłych na nich, a ponadto to jest często wstydliwe, bo sobie nie daje rady. No na przykład kwestia taka, że chłopak ma 13 albo 14 lat i go koledzy, czy nie daj Boże, koleżanki maltretują, no to nie jest rzecz, z którą się łatwo pójdzie, to do mamy pójdę i mama przyjdzie do szkoły, żeby właśnie awanturę w szkole zrobić, że mojego tam dzieciaczka źle traktują, no to jest tam. No właśnie, jaka jest rola szkoły w tym momencie, bo no kiedyś wymierzano karę, tak, linijką.
Ale to, jaka nie, metoda było jest, ale to nie było dobre. Więc pytanie właśnie o tą receptę tak naprawdę. Nie. Recepta, ale jakaś recepta, Michale, musi być. Recepta jest taka, żeby zindywidualizować, jest takie słowo, podejść indywidualnie do każdego dziecka. I ja wiem, zaraz się odezwą tysiące nauczycieli, powiedzą, my nie mamy na to czasu, my musimy realizować materiał, my musimy wypełniać różne druki, my musimy się sprawozdawać. I pewnie jest w tym dużo racji, ale każdy człowiek jest inny i każdy problem, to co ja często powtarzam, ma swoje imię, wiek i twarz. To nie jest zbiór problemów. Każdy ten problem ma swoją specyfikę. I gdyby rzeczywiście zindywidualizować, gdyby się, jak to się modnie teraz mówi, pochylić nad każdym dzieckiem i zobaczyć, co mu w duszy gra, a ja wiem, co im w duszy gra, totalne poczucie osamotnienia. W dzisiejszej rzeczywistości młodzi ludzie cierpią na samotność. Oni są samotni w świecie rówieśników, samotni w świecie dorosłych. Oczywiście. Ale wielu rodziców, my mówimy o szkole, jaka jest rola szkoły. Uczyć i wychowywać, tak się kiedyś mówiło. No, nadal to się nie zmieniło. Takie powinno być podstawowe założenie. Zmieniło się, bo szkoła uczy dzisiaj znacznie lepiej niż 30 lat temu i jest tylko z tego rozliczana. Jeżeli również to zapomniano o wychowaniu? Znaczy, kto zapomniał, ten zapomniał, ale jeżeli nauczyciele nie zapominają o wychowaniu, poświęcają mu energię i czas, to prawdę mówiąc poświęcają swój prywatny czas i swoją prywatną energię. A gdzie w tym energię, wszystkim nie? są rodzice? Przepraszam. Skoro o prywatnym czasie. No, no, rodzice powinni ten prywatny czas poświęcać, a często rodzice mówią, to nas nie dotyczy. No nie dotyczy, bo dziecko spędza 1/3 dobowego czasu w instytucji. Czyli w szkole. Co najmniej, bo jak odejmiemy sen, to zostaje większość życia z życiem w szkole. Czyli jest zepchnięte. Rodzic się czuje zwolniony, współczesny rodzic się czuje zwolniony. Ale myślę, że bardzo wielu rodziców dzisiaj nie rozumie po prostu szkoły, ponieważ zawsze jak mówimy o szkole, mówimy, a przynajmniej myślimy o swojej szkole. Nie? Mówimy o szkole swojego dziecka, ale naprawdę myślimy o tej swojej. Otóż w mojej szkole, podobnie jak w szkole 95% rodziców, była przemoc szkolna. Ale nie aż tak, bo za naszych czasów było niewyobrażalne. Panie Michale, nauczycielowi wsadzić kubeł śmieci na głowę. Agresja jako emocja. Ale opowiadamy o zjawisku, które wszyscy widzimy. Tak. A ja się zastanawiam, czy jesteśmy w stanie rozpoznać sygnały, które do nas podświadomie wysyłają dzieci, nasze dzieci. Tak. One wysyłają nawet świadomie, oczywiście. Tylko, I stwierdzić, dzieje się coś złego, ja powinienem zareagować. Tak. No, przynajmniej więc powinno mi to dać do myślenia. Po pierwsze dom, czyli rodzic, przynajmniej jedno z tych rodziców, powinno mieć czas, żeby rozmawiać ze swoimi, nie lekceważyć, nie bagatelizować. Nie wstydzić się. To jakie są te symptomy? Powiedzieć, że przemoc w szkole, agresja w szkole ze strony rówieśników. Najczęściej symptomem jest to, że nie słyszymy w domu o tym, co się dzieje w szkole. To jest, wydawałoby się, dość najtrudniejszy sygnał do wychwycenia. Pytać, albo nie chcemy pytać. Chodzi o to, że dzieciaki nie chcą przynosić do domu z różnych przyczyn wiadomości o tym, że w szkole na przykład je biją. Bo to znaczy, że jestem ślamazara, jestem ciamajda, przyjdzie mama i zrobi awanturę w szkole, czyli narobi mi obciachu. A ile razy jeżeli nie mówią o szkole, albo mówią o rzeczach zadziwiająco neutralnych, takich transparentnych, no jak było. Podają nam fajnie wersję wydarzeń, które nam bardzo odpowiada i jest wygodna. To jest jedno. Ale jak często się zdarza też, kochani, ja obserwuję tych rodziców, jak często się zdarza, że w szkole na meczu piłki nożnej rodzic sam mówi do swojego dziecka, ty lamusie, albo... Tak, gafą albo... tym delikatnie. I sam skoś tam tego, skoś go, prawda? Nieprawdopodobnie. No ale zobaczcie, no to jest promowanie bycia twardzielem. Czyli ta chęć wychowania na twardego, na silnego, na zwycięzcę już jest wartością w środowisku domowym. W środowisku szkolnym to się utrwala. No przecież tam również wygrywają ci, no nie bez kozery się mówi za chwilę o tych młodych ludziach, że jest wyścig szczurów. Prawda? Czy młode wilki. No dlaczego używamy takich określeń? Bo pan pyta ciągle o te sygnały, bo to tak bardzo często się zdarza, że się pyta nauczycieli czy psychologów, a jak rozpoznać, że moje dziecko weszło w złe towarzystwo albo że ma przemoc w szkole? Prawdę mówiąc, znaki zawsze są takie same, ale dwa są takie, często, które się nie docenia. Pierwsze, że dziecko nie opowiada nam nic o szkole albo mówi o rzeczach zupełnie neutralnych. Drugie, że nauczyciele, jak do nich przychodzimy, mówią nam wyłącznie o wynikach naukowych dziecka. Są dwa sygnały, że coś się dzieje złego. Państwo na to uwagę, i że dziecko nie chce chodzić. Apeluję do rodziców. Unika, i kolejna sprawa, że stara się unikać, odsuwać ten problem. Patrzmy na te dzieci, słuchajmy, poświęcajmy im czas. I